Tak. Teoretycznie chciałyby sobie zaplanować proces podejmowania decyzji w konkretnych momentach w czasie. No, po inicjacji takiego projektu, kiedy przyszedł pomysł, ktoś podejmuje decyzję. Później, że będzie to planowanie, gdzie wszyscy będą mieli czas na przygotowanie tego planu, projektu ze wszystkimi parametrami, przetargi, zrobienie, tak, inne rzeczy. No i później dopiero ta decyzja o realizacji właściwa, ale na koniec chcielibyśmy jeszcze wnioski, doświadczeń, żeby organizacja się uczyła. Natomiast jak wygląda to w praktyce? W praktyce jest tak, że przychodzicie na komitet sterujący albo do komitetu portfelowego, no i on mówi, no tak, ale zanim, po pierwsze tak, projekt, który przejdzie już do planowania, to bardzo rzadko i ciężko jest go zatrzymać. Tak, więc musimy uszczelnić dobrze tą pierwszą bramkę. Więc co się dzieje? W organizacjach komitety zaczynają prosić o bardzo szczegółowe dane. Analizy kosztów i korzyści z takiego projektu, których nie jesteście w stanie przedstawić, bo nie zrobiliście jeszcze planowania, nie znacie dokładnie zakresu projektu, tak? Więc ten moment inicjacji projektu bardzo się przesuwa i de facto jest jedynym momentem, kiedy zapadają decyzje projektowe. Tak? I raz uruchomiony projekt już w organizacji leci, ja to mówię. To jest jakby jeden ten początek. Natomiast koniec, co się dzieje? No, tak, nie wiemy, kiedy projekt się zakończy, bo pojawiają się zmiany do projektu, które non-stop działają. Nawet jeżeli realizujecie coś na poziomie na przykład IT i wdrażacie jakiś system informatyczny, to jego stabilizacja, utrzymanie, jakieś poprawki, naprawianie błędów jest jeszcze projektem, czy nie? Ja miałem taką sytuację, że w ramach jednego projektu były wdrażane 3 systemy. No i pierwszy zakończyłem, zadowolony, przechodzę do drugiego, natomiast oczywiście są zmiany, tak? Bo już produkcyjnie powstały pomysły, jak modyfikować system. No i automatycznie komu warto dać zarządzanie tym zmianą? Kierownikowi, który do tej pory to prowadził, który najlepiej się zna. No i zamiast realizować kolejne systemy i wykorzystywać swoją wiedzę do tego, żeby te złożone przedsięwzięcie realizować, no tak naprawdę zajmowaliśmy się tam drobnymi cerami i uzgodnieniem ze wszystkimi stronami, co warto tutaj wdrożyć, a co nie. Dobra. To żeby nie mówić tylko o teorii, to mała historia dla Was. Bardzo lubię analogię. Pomysł prezentacji pojawił się przez przypadek, ale blisko dyskusji o budowaniu dróg w Polsce, więc temat Chin był bardzo modny, więc można iść dalej tym tropem. Mam dla Was bardzo starą historię, ale myślę, że bardzo ciekawą z punktu widzenia zarządzania projektami. Mianowicie historia blisko tragedii, linie lotnicze, chińskie linie lotnicze. Chciałbym, żebyśmy wspólnie zastanowili się, co z takiego przykładu możemy wyciągnąć dla siebie, dla swoich projektów i dla swojej organizacji. Co zaszło? Lot z Chin do USA. W trakcie lotu gaśnie jeden z silników. Tak, powyżej 10 tysięcy metrów nad ziemią lot. Nagle, tak, różne działania załogi, pilota. Nagle okazuje się, że samolot przekręca się na plecy, nie wiem, czy to fachowe stwierdzenie, ale do góry silnikami. Tak? No i zdaniem dalej obserwowana sytuacja jest taka, że zdaniem pilotów i obsługi kokpitu kolejne silniki się wyłączają, samolot pikuje w dół. Ogromne przeciążenie. No i tuż nad ziemią pilotowi udaje się wyciągnąć maszynę i awaryjnie wylądować na lotnisku. Natomiast do tego lotniska miał około godzinę czasu jeszcze, kiedy doleciał i wylądował. Co się dzieje finalnie po tym locie? No, wszyscy uratowani, tak? Jeżeli ktoś pewnie przeżył taką tragedię, to nie dziwię się, że się cieszy i mówi, że pilot jest bohaterem w tej sytuacji. Pytanie do Was, ile z Waszych projektów tak się kończyło, że kierownik projektu, który, czy zespół projektowy, czy sponsor, który w końcu doprowadza projekt do końca, jest i tak bohaterem, że przebrnął przez tą całą organizację? Tutaj tak było.
Samolot jest mocno zniszczony, ale cały. No i tak jak w naszych projektach, jakie wnioski z doświadczeń, tak? Nie ma danych z projektów, żebyśmy jakieś wnioski tutaj monitorowali, tak? Kto zbierał dokładne wszystkie pracochłonności, koszty przez cały czas trwania projektu, kto ma dokumentację projektową, tak? Na koniec miała być przygotowana. No i tutaj tak samo, tak? Nie ma, czarne skrzynki rejestrują tylko ostatnie pół godziny lotu w tym czasie, więc nie ma żadnych informacji tak naprawdę, co się stało. Myślę, że w normalnej rzeczywistości w takiej sytuacji byśmy przeszli do dnia codziennego, czyli ten pilot, nasz project manager by dostał już kolejny projekt do realizacji, tak? Natomiast linie lotnicze z racji ubezpieczeń, ogromnych kosztów, ogromnych wpływów, ewentualnego błędu na inne samoloty musiało podjąć taką analizę szczegółową, co się wydarzyło. Ponad półroczne dochodzenie, duży zespół, który analizuje całą sytuację. Początkowo kolejno eliminuje kolejne elementy, tak? Początkowo pogoda, okazało się, że tutaj nie miała wpływu. Okazuje się, że silnik był sprawny. No i dopiero po tym półrocznym case'ie czy analizie eksperci dochodzą do rozwiązania. Jakie rozwiązanie? Tak, pilot. Zawsze się znajdzie winnego, tak? Zawsze można na kierownika projektu zrzucić, że to on. I tutaj jest podobnie. Błąd pilota. Silnik był sprawny. Miał jakieś chwilowe problemy, które podobno są dopuszczalne. Strach mi to słyszeć, jeżeli jestem pasażerem, ale... Natomiast co się wydarzyło? Okazało się, że w tym amoku związany z jednym problemem, poważnym problemem w projekcie, pilot skupił się na tym, żeby ten silnik zrestartować. Natomiast restartował go na wysokości, która daje minimalne szanse ponownego uruchomienia silnika, ponieważ jest za mało tam tlenu. Tak? Czyli zamiast zająć się dalej strategicznym zarządzaniem projektem, popatrzeniem na wszystkie wskaźniki, gdzie jesteśmy, co musimy zrobić i zlecić problem zgodnie z teorią inżynierowi pokładowemu, on skupił się na tym, żeby rozwiązać ten problem. Pytanie do Was, w ilu Waszych projektach wyrzucacie wszystko, tak, i zajmujecie się palącym problemem, bo sponsor przyszedł i coś jest tam kluczowego do rozwiązania, tak? Dlaczego dwa dni się spóźniliśmy w projekcie półrocznym, trzeba podać konkretną przyczynę. Czy wręcz w projekcie za 60 milionów złotych sponsor projektu przyszedł do kierownika i pytał się, dlaczego w jednej z lokalizacji, która była budowana, kable coś tam nie działały, tak? Kierownika programu całego. I tutaj okazuje się, że tak naprawdę problem, który wystąpił, powinien nie mieć żadnego wpływu na samolot i na przebieg tego projektu. Dlaczego? Dlatego, że lot byłby w stanie lecieć na trzech silnikach spokojnie, czwarty byłby zupełnie niepotrzebny. Natomiast wystarczyło tylko wyłączyć autopilota i pomóc maszynie w postaci przyhamowania trochę, żeby ona złapała równowagę na trzech silnikach i nie obróciła się na plecy. No i jakby okej, mamy tutaj wnioski, ale z tym organizacja idzie dalej, nie zostaje nam, tak? Do tego Was zachęcam, że nawet jak znajdziecie przyczynę, dlaczego w Waszych organizacjach projekty się nie udają, że pójdziecie dalej. Co się okazuje? Pilot bardzo doświadczony, chyba 16 lat w liniach lotniczych. Co zrobił? Okazało się, że bardzo często zmieniał w ostatnim okresie strefę. Był zmęczony, jego rytm biologiczny, tak, został zachwiany, miał gorszą koncentrację i tak naprawdę nie zarządzał strategicznie projektem. Zamiast popatrzeć na wskaźniki, uznał, że zajął się problemem, który spowodował, że stracił kontrolę. Nie zauważył, jak maszyna przekręciła się na plecy. Ale organizacja idzie dalej i znowu dlatego o tym mówię, do tego zachęcam. Czyli wprowadza grafik lotów tak, żeby wyeliminować te ryzyko na przyszłość. Tak? I dla mnie ten przykład bardzo fajnie pokazuje, jakby czego nie robimy w naszych organizacjach.
Zapominamy, że mamy masę doświadczeń już z projektów realizowanych i zapominamy o tym, że takie grafiki lotu warto by było prowadzić również u nas. Ale nie ma na to czasu, nie ma czasami wspólnego podejścia lub osoby, która niezależnie wprowadzi taki grafik. Do tego zachęcam. Kolejny element, no to jest ulubione chyba przez kierowników projektów raportowanie. To taki mały, szybki konkurs, do ilu miejsc raportujecie w organizacji. Prośba o rzucenie liczby. Ja mam czas. Nikt? W ogóle nie raportujecie. Dobra. To może tak. Jak to z grupami było, tak? Że kto nie podniesie ręki, to kilku klat można ograniczyć jakoś tam, tak one płoki. Coś zrobię. Dobrze. Okej. To dopytam Was na PM Clubie. Jaka sytuacja? Przykład projektu, koordynator IT, kierownik biznesowy, odpowiedzialny za całość, no i raportowanie do komitetu sterującego. Oczywiście koordynator IT do kierownika projektu, a później kierownik projektu powinien do komitetu sterującego. I tutaj mała dygresja, jakby przykład projektu, w którym właśnie taka struktura była. I co się stało? Koordynator IT zaraportował swojego kierownika biznesowego, jak to się mówiło, no że są opóźnienia z winy IT. W komitecie sterującym był dyrektor kierownika projektowego i dyrektor IT. Czym się skończyła taka informacja? Oczywiście dyrektor IT przyszedł do swojego koordynatora, oszalił. Dlaczego? Ja nie wiedziałem o tym wcześniej, tylko dowiadowałem się na komitecie, że był. Każdy raport cotygodniowy ma iść do dyrektora IT, jak on go zatwierdzi, to dopiero wyjdzie do kierownika projektu. Oczywiście dostępność dyrektora IT jest różna, tak? Sparaliżowało to proces. Koordynator IT nie wiedział już, co może mówić kierownikowi, a co nie. Do tego nie zachęcam. Natomiast z jaką sytuacją jeszcze w organizacjach się spotykam? Gdzie ci biedni kierownicy raportują? PMO po stronie biznesowej, tak? Powstała komórka, będzie monitorować projekty, więc musi mieć statusy. Przełożony kierownika projektu jest zespół PMów, tak? Ja chcę mieć wiedzieć, bo mnie odpytują, czy dobrze realizujesz projekt. Dalej jest też biuro projektów w IT, tak? W wielu przypadkach, do którego trzeba wysłać informacje. Jest też przełożony koordynatora. Są kierownicy zasobów, które bardzo często się interesują, tak? Ile ludzi ode mnie zjadasz, masz mi wysyłać, ja chcę, żeby dostawać takie informacje w zamian za zasoby, które ci daję do projektu. Kontroli księgowość, tak? Kolejne budżety, forecast wykorzystania środków, czy w tym roku wydacie wszystko, czy nie. W swoim formacie excelowym, tak? Proszę nam przysłać. No i centrala firmy, która też oczekuje według swoich metod. W jednej z organizacji jakby w trzy miejsca definiowały różne na przykład poziomy skali, kiedy mówimy o tym, że projekt jest parametr jest żółty, kiedy czerwony. Tak? I ten kierownik projektu raz zaznaczał do jednej, że jest żółty, raz, że jest niezielony jeszcze. Tak? Bo to było 5, a to 10, a by to było 7. Co wy możecie zrobić jako kierownicy projektu z tego punktu widzenia? Oczywiście zachęcam do aktywności i ze wszystkim można negocjować. Tak? Miałem okazję po prostu wziąć ten raport, który był obowiązkowy z PMO, pójść z nim do sponsora, pójść z nim do innych przełożonych, mówić, taki jest szablon tej organizacji. Tak? Jeżeli mam co tydzień do Was dodatkowo raportować, to bardzo proszę, żeby to było w tym. Jeżeli chcecie, to dodamy jedną sekcję, tak? Dla Was specjalną, która będzie na przykład dodatkowe wskaźniki zawierała.